Ze wszystkich komentarzy, które pojawiają się pod filmami na kanale Wchodzę w to, jeden powtarza się najczęściej. Filip, zostań strażakiem. I wiecie co ja na to? Jaram się! Wchodzę w to! Dzień dobry, ja jestem Filip. Cześć. Cześć, Darek. Cześć, Marcin. Filip, chciałbym zostać strażakiem. Co mam zrobić? Filip, przede wszystkim są chęci? Jest chęć, jedna wielka. Jestem patriotą, kocham ten kraj, chcę dla niego służyć. Super, mamy dla ciebie sprzęt, zapraszam. Tak. To twoje buty? Ulala! Spodenki. Nowojorskie. Świeżo wyprane. Piękny tak ten kolor taki. Najnowszy nabytek z naszej straży. Nie wiem, czy nie będziesz musiał się watą trochę obłożyć, ale... Bo to jest po jakimś koledze, rozumiem. Ale ten kolega się chyba średnio przykłada. Bo świeżutkie takie. Nie, specjalnie wyprane dzisiaj. A, dobra, dziękuję. W czym? Prywatnie. Ja nie słyszałem, że ty w bieli. Mister Ziggy. Dobra, chłopaki, najważniejsze pytanie. Dobra, nie najważniejsze, jedno z ważniejszych. Ile tu się zarabia? Miła informacja. Darek, ile się zarabia? Znaczy, ja nie zarabiam nic, nie wiem jak Marcin. No to ja ci powiem tyle, że tu naprawdę się nic nie zarabia. Ale jak to? No, tak to jest, że w Straży Pożarnej w Ożarowie, żeby jak już umówiliśmy się, że zostaniesz strażakiem, to co roku musisz podpisać piękne oświadczenie, że zrzekasz się ekwiwalentu za wykonaną pracę na cele statutowe straży. A my za to kupujemy ci mundur, hełm, buty i mamy na sprzęt. Czyli na co dzień robicie coś, pracujecie gdzieś? Zupełnie inne rzeczy. Co ty robisz na przykład? Ja jestem, prowadzę własny serwis samochodowy. Ja mam swoją firmę. Okej, okay. I to jest wasza pasja, robicie to z serca. Pas, tak jest. Kiedy rozlegnie się jakiś sygnał alarm, bo rozumiem, że to tak się dzieje, tak? Tak. Co wtedy się robi dalej? No w naszej jednostce jest tak, że jest zamontowany system alarmowania wewnętrznego. Kiedy on zostanie uruchomiony, to nagle byś zobaczył, jak wpada tu około 20 chłopa. Czyli teraz to, co teraz się dzieje, to jest czekanie. Tak, tylko że czekamy kulturalnie w domach, aczkolwiek tak jak gdzieś pojawiają się opisy w mediach społecznościowych i tak dalej. Tak naprawdę strażak ochotnik 24 godziny na dobę jest w pracy. No dobra, poczekamy. Gotowy. Wchodzę w to, róbmy to. Masz pożarną żarów? Kołaszek, dwie osoby, poszkodowane, wypadek, pożar! Jest. Panowie, jedziemy! Kołaszek, dwie osoby, wypadek, pożar w samochodzie. Czas, a każda minuta dwie. No wyobraź sobie, że mózg człowieka obumiera w 4 minuty. Nie 4,5 minuty, tylko 4 minuty. Więc jak nie dojedziemy w ciągu 4 minut, nie podejmiemy akcji ratowniczej, to człowiek coraz bardziej staje się niepełnosprawny. Pożar, tak się składa, że też rozwija się w około 4 minuty. Czyli jeśli został ktoś w sypialni, ten pożar się tam rozwija i my nie dojedziemy w ciągu 4 minut, nie rozpoczniemy ratowania tego człowieka, to ten człowiek się udusi dymem toksycznym. Czyli ja, blokując was na drodze, mogę odpowiadać za to, że ktoś będzie niepełnosprawny do końca życia. Potencjalnie jest. Można sobie to tak to wyobrazić. Dwie osoby w środku i pożar! Jest pan przytomny? Nieprzytomni! Jedno i drugie! Kobieta, mężczyzna! Halo, halo.
kajtne na tej wysokości? Tak, dawaj. Teraz to samo z drugiej. Tak. Trzymam. Raz, dwa, trzy. Bierzemy. Filip, trzymasz głowę. Trzymam, trzymam. Trzy, cztery. Hop. Naprawdę, słuchajcie, nie spodziewałem się, bo to z jednej strony gigantyczne obciążenie fizyczne, no bo jednak cały czas praca z bardzo ciężkim sprzętem, a druga rzecz, obciążenie psychiczne, które wzmaga to fizyczne jeszcze razy dwa, dlatego że cały czas masz pełną świadomość tego, że walczysz o czyjeś życie i ten człowiek w każdej chwili może je stracić, więc wszystko zależy i od tempa, i od czasu, dziękuję bardzo, i od każdego twojego ruchu, tak? Niesamowita z drugiej strony, bardzo dużo satysfakcji. Czuję się teraz bardzo szczęśliwym człowiekiem, naprawdę. Kolejna interwencja, tym razem płonący pustostan. Raczej w środku nie ma ludzi, więc powinno być spokojnie, ale czujność zawsze przede wszystkim. Woda? Tak, Filip, idziemy wodę. Dawaj, do przodu, do przodu. Maski. I... Ja jestem gotowy. Dobra, mamy źródło ognia, gasimy. Gaśnie, dalej nie idziemy. Dalej, zobaczmy. Wyciąć światło. Ściągnij ręki. Filip, rób rozpoznanie w drugim pomieszczeniu. Ludzie z naszymi ewakuujemy. Dobra. 400 stopni mamy. Możemy zaczynać. I zobaczymy w środku, słuchajcie, jest tylko para, nie ma dymu, nie ma ognia, pożar zgaszony. No jeszcze jest źródło takie gorące, 129 stopni, 112, 150. Możesz wejść tam, Filip, możesz wejść zobaczyć. Chodźcie chłopaki, zobaczcie na własnej skórze. Pożarowej, no, czyli gaszenie pożaru nie polega na laniu w samo źródło ognia wodą. Absolutnie nie. To nie jest taka metoda. Tak mi się zawsze wydawało, że to tak działa. Infantylna metoda, stara taka była, ma 100 lat, powinniśmy o niej zapomnieć. Zobacz, jest między 20 a 40 stopni w pomieszczeniu, zgasiłeś pożar, który miał prawie 500 stopni w niecałe 40 sekund. Zużyłeś niecałe 40 litrów wody i 98% tej wody wyparowało. Tu nie ma wody, proszę zobaczyć. Tak, to prawda. Dobra, powiedzcie mi, ile sama ta lanca kosztuje? Sam ten pistolet, który trzymałem. 150 tysięcy złotych, to mniej niż zalane mieszkanie w Warszawie. I mówią to ludzie, którzy za swoje akcje nie biorą nic. 0 złotych, wielkie brawa za nich, szanujcie ich i subskrybujcie. Poproszę. Żółwik. Dziękuję bardzo. Oglądajcie, wchodzę w to, następny odcinek. Chłopaki, chodźcie to razem ze mną, oglądajcie. Dzięki bardzo. Bardzo. Dziękuję. Ależ to był dzień, ależ było super. Chcę zostać strażakiem, proszę przyjmijcie mnie.